Siemano, siemano. Gdzie to jest kamera? Nagrywam filmik z Kubą. Siemano. Z Kubą Gostkiem na YouTube'a, którego już ktoś ogląda. Proste. Proste. Kares. Mały bypass Czecha. Mega zajawa, mega hopy, mega bandy. Nic, tylko jeździć i nagrywać. A, bo tu jest ty. Tutaj jest on jeszcze, zobacz. To tu jest. O, ty. Dobra, wszystko jasne. Jak tam, Kuba, jesteś? To lecimy tam tutaj, to wy. Co jest? Panie, którędy na trasę? Tam? A. Czy bardziej tam? Trzeba tam pojeździć kilka razy, żeby ogarnąć. No. Chciałem powiedzieć, że to będzie bardzo dobry przejazd, ale mnie zakurzyło, zakurzyło mnie w bandzie. Muzyczka gra na stoku. Traski eleganckie, takie, żeby sobie polatać, nie? W lesie też są jakieś drochopki, dropiki, no po prostu super jest. Mega fajnie, mega czad, zajaweczka, jest normalnie wow. U mnie też. Ziomeczki, Kuba tam katuje na ostatniej hopce bara. Więc ja stwierdziłem, że takie małe 3-6 zakatuje, nie? Więcej prędkości, więcej energii. Też jestem na plastiku. Nie chcę go popękać. Dobra, ziomeczki, Cody, Kuba Gozdek, part 2. Może teraz będzie bez gleby. Bo musiałem, w ogóle jechałem, to dopinałem kask na trasie, nie? Bo nie dopinałem. Aha, no, 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 czekaj, dobra. To? Cyk, cyk. To będzie dobry filmik. Raczej. Nie inaczej. I tu leżałem właśnie, w tej dziurce. Tutaj zmienię traskę inną niż Kuba, żeby na deserek specjalnie dla was no futa zafundować. To mieliśmy nagrać wszystko, nie? Można powtórzyć. Ej, mam ser z mięsem. Serko? Tak. Szyneczka. Pierwszy raz tak jak dzisiaj. Cześć, chodził po serek. Zobaczcie, ziomeczki, jesteśmy na Real Cares. No, nie fajnie, nie? Miejscóweczka, taki
Jak u siebie w domu, klimat. Jak u siebie normalnie, na lokalnym spocie, nie? Wyjechaliśmy w środku tygodnia pośmigać. Karnet kosztuje 390 koron na dzisiejszy dzień. Tak jest. Ser kosztuje... Nie wiem, że pamiętam, jeszcze... Czekaj, może niecałe 200 koron. Nie, 170 chyba, albo 160. To płacię 160 koron za obiadek, frytki z serem. Mogę jedną frytkę? Cząstuj się. Recenzję zrobię, czy dobra frytka. Kurde. Powiem tak, smakuje lepiej niż wygląda, nie? Wygląda na cienką, taką wysuszoną, ale smakuje naprawdę dobrze. Ciekawe. Dobra, nie powinniśmy robić. No często się nie powinniśmy robić recenzję tras, a nie jedzenie. Dobra, a co do tras, to są lepsze niż jedzenie, nie? Czyli można powiedzieć, że zajebiste. Do. I nie pamiętam, ile mamy tras, jakie są stopnie trudności. Generalnie są dobre. Dobre. Ale takie, że każdy przejedzie, nie? W tym sensie, że... No są dropy, które nie każdy poleci. No ale są różne opcje. Są różne opcje, tak. Masę opcji, masę też małych takich kopeczek, na których można się nauczyć kręcić jakieś różne fajne rzeczy. No na przykład jak tak dla mnie czy dla Kuby to jest to komfortowe loty takie, na których można się coś powyginać, coś poudziwniać. Nie? Tak jest. Czy jednym słowem? Polecam.